ICF – uniwersalna klasyfikacja osób z niepełnosprawnością. Żeby lepiej zrozumieć, czym jest, jak działa i dlaczego został stworzony International Classification of Functioning, w skrócie ICF, posłużymy się przykładem. Poznajcie Maćka. Załóżmy, że Maciek miał wypadek, którego skutkiem jest skomplikowane złamanie palca wskazującego prawej ręki z uszkodzeniem stawu. Obecnie mamy wiele sposobów, żeby opisać jego stan po wypadku. Jest wiele kryteriów oceny, instytucje używają różnych formularzy i różnego języka. Dlatego powstał ICF, czyli Uniwersalny Międzynarodowy Język, który opisuje funkcjonowanie osób. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, stworzona przez WHO. ICF to nie tylko ujednolicenie języka, ale także możliwość szczegółowego opisania konkretnego przypadku. Ten język z jednej strony opisuje uszkodzenie struktur i funkcji ciała, a z drugiej ograniczenia aktywności i uczestnictwa. ICF odpowiada nam na pytanie, czy i w jakim stopniu uraz wpływa na życie prywatne i zawodowe poszkodowanego. Dlaczego? Bo jeśli Maciej byłby informatykiem, nadal mógłby, choć pewnie nieco wolniej, wykonywać swój zawód. Natomiast jeśli Maciej wybrał drogę pianisty wirtuoza, będzie musiał praktycznie całkowicie zmienić swoje funkcjonowanie i poszukać nowej pracy. ICF określa, w jakim stopniu uszkodzenie ciała ogranicza możliwość dalszego wykonywania pracy zawodowej, możliwości kontaktu z innymi ludźmi, relacje z rodziną i najbliższymi, swobodę w komunikowaniu się oraz mobilność poszkodowanego. Jest kilkadziesiąt czynników, które określają poziom funkcjonowania pod kątem zatrudnienia. Biorą one pod uwagę nie tylko ograniczenia funkcjonalne, ale także kontekst społeczny. Są standardem międzynarodowym, mającym zastosowanie do każdego rodzaju niepełnosprawności pod każdą szerokością geograficzną. Jak kodujemy? Bazujemy na czterech różnych składnikach klasyfikacji. Struktury ciała, oznaczone prefiksem S, funkcje ciała, oznaczone prefiksem B, aktywność i uczestniczenie, oznaczone prefiksem D oraz czynniki środowiskowe, oznaczone prefiksem E. Po literach prefiksu następuje wartość numeryczna. W zależności od ilości cyfr mamy do czynienia z coraz bardziej szczegółową informacją z danej kategorii. Przyjrzyjmy się zatem, jak to działa na przykładzie Maćka informatyka i Maćka pianisty. Różnice w opisie widzimy dopiero w przypadku aktywności i uczestnictwa. Hipotetyczny informatyk mógłby nadal wykonywać swoją pracę, natomiast hipotetyczny pianista miałby niestety mniej szczęścia, a sytuacja wymagałaby od niego całkowitego przekwalifikowania się. Kod D8 opisuje główne obszary życia, w tym kod D850 to zatrudnienie za wynagrodzeniem. Kod D850-44 to całkowite ograniczenie w wykonywaniu i zdolności w zakresie zatrudnienia za wynagrodzeniem. Kod D850-11 to niewielkie ograniczenie w wykonywaniu i zdolności w zakresie zatrudnienia za wynagrodzeniem. Dlaczego warto stosować ICF? ICF stosują na świecie lekarze, rehabilitanci, systemy zaopatrzenia społecznego, a także ubezpieczyciele, sędziowie, orzecznicy. Po pierwsze dlatego, że jest to jeden uniwersalny język pod każdą szerokością geograficzną. Po drugie, jest szansą na to, by w sposób porównywalny móc oceniać możliwości funkcjonowania. Po trzecie, pozwala ocenić zarówno aspekty fizyczne, jak i społeczne poszkodowanego oraz skuteczniej przeciwdziałać wykluczeniom.